Chciałbym zaprosić i zachęcić wszystkich mieszkańców miasta Włocławka i okolic do wzięcia udziału w akcji tegorocznej, już piątej edycji akcji Pielucha dla Malucha. Jak co roku będziemy poprzez tą akcję zbierać wszystkie bardzo potrzebne naszym wychowankom rzeczy, przede wszystkim higieniczne, takie jak pieluchy, jak szampony, jak kremy, oliwki, inne takie rzeczy. Ta akcja jest właśnie po to, żeby tym dzieciom jakby pomóc, po to, żebyśmy mogli zebrać jak największą ilość tych higienicznych wszystkich rzeczy na cały rok, co się nam udaje z roku na rok i z czego bardzo się cieszymy. Jest to także okazja dzisiaj do podziękowania wszystkim za udział w tej akcji poprzez te cztery poprzednie edycje. I bardzo liczymy na wsparcie wszelkich instytucji, szkół, firm, prywatnych osób. Właśnie liczymy na to, że nas wesprą i nam pomogą. Sukces tej akcji mam nadzieję, że będzie jeszcze większy niż w zeszłym roku, bo przez kolejne 4 lata było coraz lepiej, więc mówię, za piątym razem mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Czy są jakieś pytania? Może jak to wyglądało w zeszłym roku, jeżeli chodzi o liczbę, ile pieluchów? Ja teraz nie pamiętam. Nie chcę skłamać, mam to wszystko wypisane. Chcecie, się w minutę wrócę i wam powiem, ale było to ponad 200 paczek pieluchów na pewno, ponad 200 paczek chusteczek tych jednorazowych, takich nawilżanych. Było bardzo dużo mydełek. W tym roku właściwie zrezygnowaliśmy właśnie z wypisania na plakacie mydeł, z oliwek także, a dołożyliśmy pieluchy tetrowe, bo po prostu mieszkańcy nas zasypali mydełkami i oliwkami, no i niestety dzieliliśmy się też nimi na przykład ze szpitalem, z innymi instytucjami, które mają małe dzieci, a reszta wykorzystana została co do sztuki właśnie no, w bieżącym roku. No, mówię, dzięki wam przede wszystkim tutaj, wszystkim zebranym, ta akcja ma taką nośność i no i tutaj też właśnie dzięki panu prezesowi Krygierowi, który pozwolił ten plakat umieścić w autobusach MPK. No i to jest właśnie sukces tej akcji. Myślę, że mimo natłoku tych akcji różnych, pewnie w okresie takim świątecznym, nasza akcja nigdzie tam nie zaginie i że dzieci właśnie między innymi ze szkół, z przedszkoli, które bardzo uczestniczyły w zeszłym roku bardzo aktywnie, że też poprą tą akcję, więc liczymy na wszystkich i dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wzięli udział w tej akcji. Do kiedy prowadzona będzie ta akcja? Ta akcja będzie prowadzona mniej więcej do połowy stycznia. Oczywiście ja nie zamykam to jakimś terminem, bo niektóre firmy na przykład mogą się zdeklarować na pomoc, tak było w zeszłym roku, dopiero po dniu 1 stycznia. Ale no mówię, ta intensywność pewnie będzie największa do Świąt Bożego Narodzenia, a później no, ale nie zamykam jej datą. Na pewno liczę, że to będzie koło połowy stycznia. Zamykamy akcję, tak określając już właśnie efekty jej gdzieś na koniec stycznia, myślę. Co nie znaczy, że nie można nam pomagać przez cały rok oczywiście. Ile tych małych dzieciaków w tej chwili się tutaj znajduje? W tej chwili jest 27 wychowanków. I to są 3 małoletnie mamy i 24 dzieci. Wszystko? Możemy zobaczyć takie. Jeszcze bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez ten cały rok składali 1% na rzecz naszej placówki poprzez Fundację Humanitarną w Włocławku. I bardzo proszę o dalsze wsparcie, bo ta pomoc nam naprawdę się bardzo przydała. Wiele rzeczy zrealizowaliśmy dzięki właśnie temu 1% od osób prywatnych. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i proszę o wsparcie również w tym roku. Dziękuję.